Nie wiem. Pani burmistrz, komendant miejsko gminy Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Kurawie melduje gotowe jednostki z terenu gminy do przechodzenia zawodów sportowo-pożarniczych. Czołem druhowie! Czołem burmistrz! Oddziały, baczność! Spocznij! Dwa słowa jakieś takie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że jest was więcej, bo tu widzę OSP Leszcze, młodzieżówka dołączyła w tym roku. Chciałabym wam przede wszystkim życzyć, żeby pogoda nie była taka, jak jest dzisiaj, tylko żeby było trochę chłodniej. Wszystkim życzę powodzenia, oczywiście wygranej. I tak jak tutaj rozmawiałam z panami, lepiej troszkę wolniej w tych warunkach, niż by się miało coś zadziać. Także życzę wam dobrej zabawy. Pamiętaj, startujemy tak, jak tutaj mamy tutaj od komendanta gminnego zostaną świadomą informację, czyli tak będzie stafeta i później. Idzie Mara Kasper! I Szymon Rosiak. Za nim Oktawian Kucia. Jednostka cała jest gotowa. I Bierzwienna. Wystartowali. Aż się kurzy. O, pojechał. Oj, nic się nie stało, widzicie? Oni ze saltami skaczą. I tak on mieli czas dobry i tak akrobacji. Ach, rozmiar buta 47 to 5 kroków i już jest zrobione. I ściana. O, bardzo niebezpieczne. I wystartowały dziewczyny. Poli się stonoła. Obie. No już woda idzie. I proszę, węże do góry stawne. Wyżej podnosimy. Wystartowali. Pierwszy zawodnik, dowódca, najmłodszy zawodnik wystartował Gucio Balański. I trzeci raz startuje. Wystartował. No to dowódca. I wystartowała za nim drużyna. A, chłopaki na szkupaka wchodzą. Jedni budują linię wężową, jak państwo widzą, a drugą jest zadanie gasić.